Wysoka Rado, otwieram 14. sesję Rady Miasta w Bartoszycach. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na sali jest 21 radnych, stan radnych 21, a więc obecni są na sali wszyscy. Proszę o potwierdzenie swojej obecności elektronicznie jeszcze. Witam serdecznie panie i panów radnych przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam pana burmistrza, pana Piotra Petrykowskiego, zastępcę pana burmistrza, pana Krzysztofa Hećmana, pana sekretarza, pana Roberta Pająka, pana Sielawę, pana skarbnika. I witam wszystkich obecnych na sali, w tym media nasze bartoszyckie. 14. sesję Rady Miasta zwołałem na wniosek burmistrza miasta w trybie paragrafu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Porządek obrad i proponowany projekt uchwały otrzymaliście państwo i przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt drugi. Jak wspomniałem, projekt uchwały w sprawie wygaszenia mandatu radnego Rady Miasta Wojciecha Prokockiego otrzymali państwo. Jest to projekt oznaczony numerem 1/14. Informuję, że zgodnie z artykułem 383 paragraf 3 kodeksu wyborczego tenże kodeks przewiduje, że przed podjęciem uchwały w sprawie wygaszenia mandatu radnego należy umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień. W związku z tym pytam, czy pan Prokocki chciałby zabrać głos, tak? Proszę bardzo, panie radny. Dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu. Nie ukrywam, że jestem bardzo zdenerwowany. Jestem też zaskoczony takim potraktowaniem. Oczywiście wszystko to, co mam do powiedzenia, za chwilę odczytam. I chcę poinformować, żeby uszanować wolę Rady, tak jak w przypadku odwoływania mnie z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, po wygłoszeniu swojego oświadczenia opuszczę obrady sesji Rady Miasta Bartoszyce z jednego powodu, żebyście państwo mieli swobodę dyskutowania, żebym ja nie musiał spoglądać, kto co chce powiedzieć i kto jaki pogląd w materii porządku obrad dzisiejszej sesji ma. Czuję się jak w amerykańskim westernie, w samo południe. Jest taki znany western. Czuję się gwiazdą, ale na pewno nie w takiej roli, i nie w takich okolicznościach chciałbym wystąpić. Szanowni państwo, drodzy mieszkańcy Bartoszyc, jest mi bardzo przykro, że po raz kolejny jestem wciągany w brudną kampanię pomówień i oszczerstw skierowaną wobec mojej osoby. Zwołanie pilnej sesji w trybie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym w sprawie mojego odwołania z funkcji radnego w ostatnim dniu wakacji, a podkreślam, jest dowodem złej woli i o tą złą wolę posądzam pana przewodniczącego Stanisława Dubickiego. Przypominam, że mandat radnego zdobyłem w demokratycznych wyborach samorządowych na jesieni 2018 roku. Wybrali mnie mieszkańcy Bartoszyc i to z ich woli pełnię ten mandat. Przypomnę, że dostałem kilka głosów mniej od pana burmistrza, który też startując w wyborach na stanowisko burmistrza ponad 450 głosów. To o czym świadczy o szacunku i zaufaniu, jakim darzą mnie mieszkańcy. Już w trakcie samorządowej kampanii wyborczej w 2014 roku, kiedy podobnie rywalizowaliśmy wspólnie, kiedy osądzano moją rodzinę i mnie o złą opiekę nad dzieckiem. Przypominam to, bo wtedy to było kluczem do upokorzenia mnie i rozpowiadania rzeczy przedziwnych. A przecież chcę przypomnieć, że w dalszym ciągu jestem od ponad 11 lat rodziną zastępczą dla dziecka niepełnosprawnego. Naprawdę nie czuję się z tą sytuacją komfortową, a wtedy i jeszcze długo później chętnie i beznamiętnie rozpuszczano plotki, hejtowano, wypisywano bzdury w internecie. Kilka miesięcy później dowiedziałem się, kto był ich prawdopodobnym autorem. Wiele osób przeprosiło mnie za to, że uwierzyło w te kłamliwe opinie na
temat mojej rodziny. Szanowni Państwo, w wyborach samorządowych, które odbyły się na jesieni 2018, jak wspomniałem, otrzymałem mandat radnego, a burmistrzem ponownie został pan Piotr Petykowski. Wydawało się, że życie będzie toczyło się dalej, tak jak to bywa po wyborach. Jednak nic bardziej mylnego. Po konstytuowaniu się nowej Rady Powiatu mój były już kolega, podkreślam, były Zbigniew Nadolny, dawał mi do zrozumienia, że wykonując swój mandat radnego Rady Miasta, powinienem brać pod uwagę sytuację w Radzie Powiatu, gdzie istnieje porozumienie pomiędzy PiS-em a Samorządnością Plus, na czele której tego komitetu stoi pan burmistrz Piotr Petrykowski. Moje wypowiedzi, wygłaszane opinie czy zadawane pytania podczas posiedzeń Rady Miasta według niego, czyli pana Zbigniewa, powinny byłyby uwzględniać interesy tego porozumienia. Przypominam sobie, że nazajutrz po takiej dosyć głośnej sesji grudniowej budżetowej pan Zbigniew Nadolny dał mi jednoznacznie do zrozumienia, że moja praca w starostwie jest niemożliwa. Będzie niemożliwa. Zgłoszeniem wniosku o likwidację wydziału, którego byłem naczelnikiem, zajął się radny też z tego samego komitetu, Robert Pająk, sekretarz miasta, który powinien być bezstronny, apolityczny. Nie powinien wchodzić w te relacje, które stanowią napięcia i źle świadczą o urzędach jako pracownikach administracji samorządowej. Rękę do mojego zwolnienia przyłożyli moi byli koledzy. Zbigniew Nadolny, Jerzy Szarejko, Mirosław Figat, Władysław Bogdanowicz, przy biernej postawie Lecha Darskiego, przewodniczącego Rady Powiatu, do którego zwracałem się o pomoc. Po 18,5 latach pracy w starostwie, bez słowa dziękuję, straciłem pracę. Przez kilka miesięcy pracowałem na umowie na zastępstwo w charakterze nauczyciela wychowawcy w internacie szkoły specjalnej w Bartoszycach. Na dzień dzisiejszy jestem osobą bezrobotną, choć formalnie rzecz biorąc uzyskałem dzisiaj opinię pozytywną od Rady Pedagogicznej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lisbarku. Będę tam nauczycielą i zastępcą dyrektora szkoły. Ale wrócę do głównego wątku. Wydawało się, że wystarczyło pozbawić mnie pracy w starostwie powiatowym, aby mnie wystarczająco upokorzyć i zamknąć mi usta. Przypominam, pamiętam przyklejone czerwone serce i hasło z kampanii wyborczej Kocham Bartoszyce z Komitetu Samorządność Plus, pokazywane wielokrotnie na różne sposoby przez pana Piotra Petrykowskiego. Wobec mnie, jak i wielu innych osób, które za chwilę przywołam, które doświadczyły bezwzględnej ręki burmistrza, brzmi to jak ponury żart. Każdy, kto stoi na drodze pana Piotra lub się z panem Piotrem nie zgadza, musi uważać na siebie. Zatrudnienie i awans zawodowy, różne umowy, zlecenia zależą oczywiście od burmistrza. Jest wszak organem wykonawczym samorządu miasta Bartoszyce. Moim zdaniem dawny Piotr stał się hardym i pewnym siebie politykiem, zapatrzonym w swoje cudowne pomysły, łamiącym ludzkie kręgosłupy, podporządkującym sobie Radę Miasta i moim zdaniem Radę Powiatu, o czym już kiedyś wspominałem. Z tej roli świetnie wyręcza pana burmistrza sekretarz Robert Pająk, który, jak wszyscy wiemy, jest jednocześnie radnym powiatowym z Komitetu Samorządność Plus. Warto przypomnieć, co pan burmistrz zrobił z kilkoma osobami, które były dyrektorami jednostek lub zajmowały się usługami na rzecz miasta. Przywołam z pamięci pana Kazimierza Szpurę, honorowego obywatela Bartoszyc, zajmującego się utrzymaniem zieleni miejskiej, którego z dnia na dzień odsunął pan od tego zadania. Jak przegonił pan, oczywiście w cudzysłowie, z Bartoszyc pana Krzysztofa Borysa, byłego prezesa spółki zajmującej się gospodarką odpadową. A to już bulwersujące, a to jak postąpił pan wobec Jolanty Dowejko, byłej dyrektor Biblioteki Miejskiej, człowieka anioła, jak ją pan upokorzył i złamał kręgosłup moralny, że aż trudno się było pozbierać jej przez długie dni, tygodnie, a nawet lata i do dzisiaj się czuję z tym strasznie. Na jej miejsce dyrektorem Biblioteki Miejskiej został Grzegorz Monkiewicz, któremu mam wrażenie, że dzisiaj znudziła się ta funkcja.
za pana, panie burmistrzu, zgodą zasiada w takiej dziwnej efemerydzie w Powiatowej Radzie Społecznej do spraw oświaty. Często można go spotkać na korytarzach starostwa i w powiatowych szkołach. Doradza staroście, jak zarządzać powiatową oświatą. Jego ostatnim osiągnięciem było odsunięcie od funkcji dyrektora szkoły pana Zbigniewa Pietrzaka. Po 20 latach pełnienia tej funkcji, po pamiętanym w Bartoszycach, świętej pamięci dyrektorze Jarosławie Dyrwalu, przyszedł on. Ale poprzez te zabiegi proceduralne, konkursowe, po 4 kadencjach, nie dopuszczono go nawet do udziału w zaprezentowaniu swojego pomysłu na zarządzanie szkołą. Szkołą o wielkim dorobku dydaktyczno-wychowawczym, z podkreśleniem szczególnie wychowawczym, z kapitalnie rozwiniętą współpracą międzynarodową ze szkołami w Szwecji, Niemczech, Rosji, Białorusi, Ukrainy i Słowacji. W komisji konkursowej zasiadał pan Grzegorz Munkiewicz, który, trzeba przyznać, świetnie się spisał. W majestacie prawa nowym dyrektorem szkoły została żona pana burmistrza, nie pamiętam imienia, pani Petrykowska, nie wiem, Anna chyba, tak? Tak. Pania Petrykowska. Słyszałem, że nawet młodzież szkolna dawnej odzieżówki, bo tak się nazywa na tą szkołę, wspierała pana Zbyszka Pietrzaka. Dla młodzieży pokazano, jak się rządzi i dzieli stanowiskami. Taka krótka lekcja wychowania obywatelskiego. Co można zrobić, jak się ma władzę? Jest jeszcze jeden przykład łamania kręgosłupa, moim zdaniem najbardziej spektakularny, najbardziej bulwersujący. Mam teraz na myśli starostę Zbigniewa Nadolnego. Samorządność Plus, które uzyskało 3 mandaty do Rady Powiatu, porozumiało się z PiS-em. Pan burmistrz przyznał kiedyś w pewnej rozmowie, o której usłyszałem. Wiem, że może być to plotka, może pan burmistrz to odniesie jako pomówienie, ale ja dzisiaj się bronię, bronię swojej godności i staram się używać argumentów, o których słyszałem. Zapytany o pieniądze na drugi most w Bartoszycach pochodzące z budżetu powiatu, a przypomnę, że w ramach porozumienia, które ja kiedyś podpisywałem w 2014 roku, powiat zadeklarował 3 miliony do mostu. Potem zaczęła się mowa o 4 milionach. Kiedyś na jednej z komisji ktoś wspomniał nawet o 5 milionach z budżetu powiatu bartoszyckiego. Co się stanie, jak pieniędzy powiat nie przekaże? Cóż, przyznał pan z rozbrajającą szczerością. Nadolny przestanie być starostą. Trzeba przyznać, że umie pan zagrać tak, żeby inni dla pana tańczyli, jak pan zechce. Nie godzi się, i mówię to jako pana starszy kolega, upokarzać ludzi, łamać im kręgosłup moralny. Co się stało, proszę państwa, z cudownym dzieckiem lewicy z Bartoszyc? Wyrósł pan na cynicznego polityka, dzieli i rządzi pan ludźmi, a powinien pan im służyć. Pewien starszy kolega za pośrednictwem mediów społecznościowych napisał do mnie, że w Bartoszycach to niedługo, żeby brać emeryturę, trzeba będzie być w partii burmistrza. Szanowni państwo, w miesiącu lutym 2019 sekretarz miasta zwrócił się do mnie, powołując się na przepisy kodeksu wyborczego, z żądaniem wyjaśnienia, czy posiadam czynne i bierne prawo wyborcze. Przypomnę, że czynne prawo wyborcze to prawo do wybierania, zaś bierne prawo wyborcze to prawo do bycia wybieranym. W odpowiedzi złożyłem stosowne wyjaśnienia i powołałem się na stosowne przepisy i dokumenty. Wydawało mi się, że to wyjaśnienie kończy sprawę. Tym bardziej, że pan Robert Pająk, będący radnym Rady Miasta Bartoszyce w kadencjach 2006-2010-2014, udzielał podobnych wyjaśnień poprzedniemu burmistrzowi, Krzysztofowi Nałęczowi, o czym wszyscy wiemy i nic to nie jest do ukrycia. Złożyć stosowne oświadczenia i wyjaśnienia, które zostały uznane za wystarczające. Ale moje wyjaśnienia nie są wystarczające. Tymczasem po 5 miesiącach, 24 lipca, otrzymałem pisemne zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie reklamacji dotyczącej ujęcia w rejestrze wyborców złożone przez panią Barbarę Mulik. Reklamacja to jest takie właściwie narzędzie rzadko używane. Wynika ono z kodeksu wyborczego, gdzie podważa się wiarygodność, czy dana osoba zamieszkuje daną gminę, czy też nie zamieszkuje danej gminy. W treści wszczętego postanowienia poinformowano mnie o przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego na powyższy wniosek. Dodam tylko, że żaden inny mieszkaniec Bartoszyc nie zainteresował pani Barbary.
Gdybym nie był radnym Rady Miasta i nie zadawał trudnych pytań burmistrzowi, taki wniosek z pewnością by nie wpłynął. W spisie wyborców naszego miasta figurują tysiące osób, które od wielu lat żyją i mieszkają poza Bartoszycami. Wielu z nich bierze udział w wyborach i jakoś nikomu to nie przeszkadza. Nie słyszałem, żeby ktoś podejmował reklamacje w tej sprawie. No być może, że się takie reklamacje pojawiają, o których ja nie wiem. Następnego dnia, 25 lipca, do Urzędu Miasta wniosłem stosowne wyjaśnienia w dobrej wierze, że zostaną odczytane, uwzględnione i zrozumiane. Ale jak się domyślałem później, od początku burmistrz nie uwzględniał moich argumentów. W dniu 26 lipca, w piątek około godziny 15, otrzymałem decyzję postanawiającą o skreśleniu mnie z rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę Miejską Bartoszyce. Zgodnie z przepisami przysługiwał mi 3-dniowy termin wniesienia skargi do Sądu Rejonowego za pośrednictwem burmistrza. Terminy są dosyć krótkie zgodnie z kodeksem wyborczym, ale tu mam wrażenie, ta zła wola była zachowana. Dostaję pismo w piątek. W poniedziałek mijają 3 dni. Muszę roztłumaczyć się, złożyć skargę do Sądu Rejonowego. Nie było to łatwe. Uzyskałem pomoc radcy prawnego, który był moim pełnomocnikiem i w moim porozumieniu napisał mi tę skargę. Zaczęło się wszystko dosyć błyskawicznie. Przyszło nachodzenie i szukanie haków na Prokockiego. Ja to tak odbieram. Najpierw była wizyta kulturalnego strażnika miejskiego. Muszę przyznać, że był kulturalny, ale do pewnego momentu. Uważam ją za dopuszczalną, chociaż ponowne przychodzenie do domu po 2 godzinach w tej samej sprawie uważam za przesadę, nadgorliwość i nękanie domowników. A mógł przychodzić co 15 minut, mógł budkę rozstawić. No proszę Państwa, no na Boga. A dalej było już tylko gorzej. Jaskrawym przykładem zbierania haków na mnie było nasłanie firmy detektywistycznej. Szkoda, że nie agenta 007. No to jakiś, ja po prostu wprost nie mogłem uwierzyć. Kiedy po złożeniu wyjaśnień mój pełnomocnik poinformował mnie, że wniesiono jeszcze dodatkowe pismo uzupełniające z nagraniami, z rozmów, zrobionymi zdjęciami i z protokołem oraz z umową, jaką zawarł pan burmistrz z firmą Detektyw 24. Ta umowa jest przy kontrasygnacie skarbnika i podpisie radcy prawnego Haliny Marcinkiewicz. W celu potwierdzenia, że moje centrum życiowe znajduje się w innym miejscu niż w miejscu zameldowania i zamieszkania, zapisanego w ewidencji ludności gminy miejskiej Bartoszyce oraz w innych dokumentach to potwierdzających. Przyjmujący zlecenie detektyw pojawił się w obydwu wskazanych w umowie z panem Petrykowskim adresach. Kłamał, podawał się bowiem za kuriera i bez wiedzy i zgody osób nagrywał rozmowy. Żeby było ciekawe, z uwagi na nieznajomość osób i miejsca rozpytywał przypadkowo spotkane osoby, a na złożonym do sądu sprawozdaniu rozpoznałem nagrane osoby, które nie mogły wiedzieć, jaki sposób życia prowadzę, gdzie mieszkam, kim się opiekuję i jaki jest powód zmiany, którą podjąłem w poprzednim roku. Dodam także, że nie wszystkie rozmowy znalazły się w sprawozdaniu, bo tam, gdzie osoba mówiła coś innego niż było w zasugerowanym moim zdaniem zamówieniu w umowie, to tej rozmowy i tego sprawozdaniu nie znajdziemy. Rozmawiałem z wieloma osobami, obecnymi i byłymi samorządowcami, ale nikt nie słyszał, żeby w toku postępowania administracyjnego aktualizacji spisu w rejestrze wyborców wykorzystywać firmę detektywistyczną i metodą prowokacji, czyli kłamanie, do której uprawnione są służby państwa, policja, CBA. No to rozumiem, gdyby ktoś taki przyszedł. Nie dziwiłbym się. Ale firma detektywistyczna na funkcjonariusza publicznego. A kim to ja jestem? Bandytą? Żeby za mną chodził jakiś detektyw za pieniądze publiczne wynajęty. Chcę podkreślić, że za to zlecenie zapłacono z budżetu miasta. Ja dysponuję tylko umową, czyli zobowiązaniem. Ale pewnie jest już faktura i jak sądzę, panie skarbniku, jest ona opłacona. Jest to moim zdaniem ewidentne naruszenie dyscypliny finansów publicznej. No jak można zapłacić z budżetu detektywowi? Można bojówkom zapłacić też.
i te bojówki zrobią porządek z Prokockim. No, proszę Państwa, no jakiś absurd, jakaś kultura, jakiś szacunek. Co więcej, moim zdaniem, zgodnie z artykułem 231 paragraf 1 kodeksu karnego jest przekroczeniem uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, jakiego dopuścił się burmistrz Bartoszyc. A czym to ja zasłużyłem sobie, żeby chodził za mną detektyw? Za mną i za moją rodziną. Przypominam, że zostałem radnym Rady Miasta w demokratycznych wyborach i z mocy prawa, sprawując swój mandat, jestem funkcjonariuszem publicznym. Przysługuje mi ochrona w ramach sprawowanego urzędu. Szukanie haków na mnie, wysyłanie detektywa, naruszanie moich praw, a nawet dzisiaj hejtowanie to, co się w Sądzie Najwyższym dzieje, jakie budzi zbulwersowanie. Już nie wspomnę, co się dzieje w mediach społecznościowych. Paru troli prześladuje mnie non-stop. To, jaki styl życia obrałem, gdzie mieszkam i z jakiego powodu należy do przysługującej mi wolności, do wyboru miejsca zamieszkania, to są prawa człowieka, proszę Państwa, a nie widzimisię organu wykonawczego miasta. Podjęta przeze mnie decyzja w tej sprawie nie powinna nikogo interesować. Publikowanie w Gońcu Bartoszyckim treści uzasadnienia do projektu dzisiejszej uchwały uważam za naruszenie moich dóbr osobistych i wpływanie na opinię publiczną. Wydaje mi się, w całości tej sprawie nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, ale żeby go gonić, zagonić, żeby odpuścił, żeby się poddał. Chodzi po prostu o to, żeby obrzydzić Wojtka Prokockiego, osobę znaną, najlepiej, żeby był persona non grata. Jak żona mi to dzisiaj rano powiedziała, chodź Wojtek, się stąd wyprowadźmy. Nie mieszkajmy tutaj wśród tych ludzi, którzy tak ciebie nienawidzą. Jestem aktywnym radnym, pytam o sprawy, o które niektórzy radni nie zapytają. Dowodem jest to, jak wygląda plan kontroli Komisji Rewizyjnej. Jest żenujące. Myśmy zgubili poczucie przyzwoitości. To Rada jest organem stanowiącym, uchwałodawczym i kontrolnym. A tu wygląda na to, że jest odwrotnie. Dostajemy instrukcje, mamy odpowiednio mówić i głosować. Nie wolno tak robić. Samorząd to jest nasza wspólnota, jesteśmy wybrani przez ludzi i do tego powołani. Proszę Państwa, no jakie są problemy, o których tylko pokrótce. No sprawa rewitalizacji, w którą też mnie próbowano wkręcać przed wyborami. Pewnie jeszcze ciekaw jestem, czy nie będę powoływany na jakiegoś świadka, czy Bóg wie kogo. Pamiętacie, jak wygląda miasto, ile pieniędzy miało być wydane, ile będzie wydane. Dwa razy więcej trzeba. Chyba będzie zapłacić za całą tą robotę. A teraz sala gimnastyczna. No to była perełka przed wyborami. Dzisiaj burmistrz wypowiedział umowę. A z rozbrajającą szczerością na komisji w obecności pana Leonarda Boiwko pan powiedział, sekretarz, no bo pan burmistrz chciałby, żeby swoi mieli zlecenie, żeby robotę wykonywali. A radni mówili w tamtej kadencji, uważać trzeba. Problemy finansowe posiada ta firma. Skończy się to źle dla budżetu i się stało. Ciekawe, ile będzie w przetargu, ile trzeba będzie jeszcze dopłacić do tej sali gimnastycznej. Nie powiem, co w kwestii Cowiku się dzieje. Nasz, myślę, że bohater, no może nie bohater, za duże słowo, ale osoba jednak troszcząca się o miasto, znany z też swoich wystąpień przy rewitalizacji, pan Zdzisław Pępiak, który był tu kiedyś kierownikiem Wydziału Technicznego, napisał pismo w sprawie Cowiku. Do pana przewodniczącego. I co? I co? I nic. Dzisiaj kilkanaście osób chcemy podpisać, złożyć do pana przewodniczącego i zapytać, co pan zrobił, żeby te zawarte w tej treści tego pisma kilkustronicowego pytania, wątpliwości sprawdzić. My jesteśmy radą. My mamy prawo pytać o rzeczy trudne. Ja wiem, że debata jest trudna, bo debata zawsze bywa trudna, czy to jest w Sejmie, czy w naszym lokalnym parlamencie miejskim. Ale to nie znaczy, że my nie mamy prawa pytać. A pan burmistrz powinien nam to wyjaśnić. Ja z założenia nie zakładam, że pan burmistrz mija się z prawdą, że robi coś źle, ale chcemy to wiedzieć. Mamy do tego prawo. Mieliśmy różnych radnych, proszę Państwa, różnych. Pamiętamy wojowniczego pana Stasia Nałęcza, pana Stanisława Mikulaka. To są osoby, które zadawały beznamiętnie
ogromną ilość pytań. Miały do tego prawo. Czasami bywały sesje nerwowe. Już powoli się zbliżam do końca. Dodam tylko, że pewnie gdybym siedział cicho, jak to sugerował pan Zbigniew Nadolny, miałbym może do dzisiaj pracę i pani Barbara Mulik, członek zarządu spółki COWiK, która otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ponad 13 tysięcy miesięcznie, w ogóle by się mną nie zainteresowała. Chcę podkreślić, że zadawanie przeze mnie pytania nie mają charakteru osobistego. Podkreślę to jeszcze raz, co powiedziałem wcześniej. Nie żywię uprzedzenia do pana burmistrza Piotra Pietrykowskiego. Za każdym razem, przy każdych wyborach gratulowałem mu szczerze i życzyłem miastu jak najlepiej. Mieszkańcy wybrali, niech rządzi, niech kieruje, niech odpowiada. Ale to, że pytamy, że wątpimy, to takie nasze prawo. Taka jest konstrukcja prawna, jest organ, że jeszcze raz powrócę, stanowiący i kontrolny i wykonawczy. Tu pomylenia ról nie ma. Jestem po raz piąty radnym, po raz drugi w Radzie Miasta, 3 kadencje byłem radnym powiatowym. Wszyscy wiedzą, jakie funkcje pełniłem, czym się zajmowałem, czy mnie ludzie lubili, czy nie lubili, to dzisiaj, w tym momencie nie ma znaczenia. Widziałem i słyszałem w tych wielu kadencjach bardzo dużo. W Radzie Miasta i Radzie Powiatu zasiadali i zasiadają ludzie o różnych poglądach, doświadczeniu społecznym, życiowym, o poglądach politycznych. Niektórych z nich cenię za kompetencje, zmysł społeczny, za merytoryczne wypowiedzi. Cenię bliskie mi koleżanki, które znają się na swojej robocie radnych, Krystynę Dudę i Elę Zabłocką. Lubię Tadeusza Azarewicza, chociaż czasami ciężko słucha się jego kąśliwych uwag, chodzenia po mieście, zaczepiania ludzi. Ale taki jest jego walor, taka jest jego cecha, jest oryginałem. Na Gwiazdnym wyrasta moim zdaniem Karol Kapuściński, który ma potencjał i kiedyś będzie na pewno konkurentem dla pana Piotra Pietrykowskiego. Chociaż moim zdaniem, tu wypowiem swoje zdanie, nie powinien się tak obrażać, jeśli ktoś zauważy, że popełnił błąd czy przejęzyczenie, bo to cecha tego, że jesteśmy ludźmi. Cenię Witka Darskiego za jego niezmienność poglądów. Nie zawsze się z nim zgadzam, ale uważam, że go za najbardziej nawiedzonego patriotę w dobrym tego słowa znaczeniu. Szanuję koleżankę Lucynę Jędryczkę za jej zaangażowanie społeczne. Cenię, chociaż dzisiaj wiele nas dzieli, koleżankę radną Katarzynę Basak za jej program podwórkowy. Byli, są i z pewnością będą radni, którzy wiele wniosą do naszej wspólnoty samorządowej i do tego, jak tą wspólnotą zarządzać, jak wykrywać naruszenia, błędy. Tak to już po prostu jest. Szanowni Państwo, przedłożone Wysokiej Radzie uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie odwołania mnie z funkcji radnego jest połączeniem przytoczonych rozstrzygnięć innych sądów, w innych sprawach, w innych okolicznościach, które nie odnoszą się do mojej osoby. Są moim zdaniem radosną twórczością podpisanych pod nią burmistrza Pietrykowskiego i sekretarza Roberta Pająka. Warto zauważyć, że pod uzasadnieniem nie podpisał się radca prawny, a w tak kluczowej sprawie, jak w kwestii odwołania radnego, gdzie mamy do czynienia z prawem ustrojowym, a więc prawem konstytucyjnym, no moim zdaniem radca prawny powinien wziąć odpowiedzialność, przynajmniej zasugerować, aby treść uzasadnienia była przez niego przeanalizowana. W toku prowadzonego postępowania w sprawie skargi na decyzję burmistrza Bartoszyc wykreślającą mnie z rejestrów wyborców, Sąd Rejonowy w Bartoszycach wydał postanowienie, ale tego postanowienia ani treści nie widać w uzasadnieniu. Właściwie to nie wiem dlaczego, żeby radni i mieszkańcy wyrobili sobie o mnie złe zdanie, a ja mam to postanowienie, bo to ja byłem poddany tym, moim zdaniem, torturom, które tak odbieram. Naprawdę, proszę Państwa, nie jest przyjemnie dowiedzieć się, że jest się kłamcą. Jak wygląda postanowienie? Jest bardzo krótkie. Już nie powiem, jak te tryby, jak to, bo to nie jest istotą tej naszej
dzisiejszej sesji. Postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 roku. Sąd Rejonowy w Bartoszycach, pierwszy Wydział Cywilny w składzie przewodniczący Ewa Kurasz, po rozpoznaniu 2 sierpnia 2019 roku w Bartoszycach na posiedzeniu niejawnym, bo taki tryb przysługuje w tej sprawie, od którego nie ma odwołania, sprawę z wniosku Wojciecha Prokockiego z udziałem burmistrza miasta Bartoszyce w przedmiocie skargi na decyzję wydaną w trybie artykułu 22 Kodeksu Wyborczego postanawia. Pierwsze, zmienić decyzję burmistrza miasta Bartoszyce z 26 lipca 2019 roku. Numer sprawy to nie jest w tym momencie istotne. W ten sposób, że odmówić uwzględniania reklamacji pani Barbary Mulik z 23 lipca 2019 roku. Dalsza informacja dotyczy poniesienia kosztów przez stronę. W związku z tym, że ta reklamacja została złożona i na jej podstawie wydana decyzja, chcę przytoczyć przepis niezwykle istotny z prawnego punktu widzenia. Artykuł 365 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Zakres związania. Orzeczenia prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej. W wypadkach przewidzianych w ustawie także przez inne osoby. Zgodnie z tym postanowieniem sąd potwierdził moje czynne i bierne prawo wyborcze. Mogę być radnym i mogę sprawować swój mandat. Moim zdaniem nie ma podstaw do podejmowania dzisiejszej uchwały. Niezależnie od tego, jaka będzie wola i decyzja Wysokiej Rady, przysługiwać mi będzie znowu bardzo krótki termin, dlatego te piątki, żeby jak najmniej było czasu na przygotowanie się i udzielenie odpowiedzi. Tydzień, 7 dni zgodnie z kodeksem wyborczym. Stąd, mając powyższe na uwadze, wnioskuję do Wysokiej Rady o odrzucenie przedłożonego projektu uchwały i zakończenie tego smutnego i wstydliwego widowiska. Zawsze było taką tradycją, że rada, radni stawali w obronie radnych. Nie dali zwolnić radnego, nie dali go upokorzyć. W końcu przez kilkanaście lat razem będziemy lepiej, gorzej współpracować. Uzyskaliśmy wszyscy mandat. Ja zawsze tego pilnowałem, zawsze to szanowałem. I chcę, dziękując za wysłuchanie moich wywodów, refleksji i wyrażonych opinii, przypomnieć o ochronie moich danych osobowych. Na tej sali też obowiązuje RODO. Nie życzę sobie i nie wyrażam zgody na publikowanie mojego adresu zamieszkania. W oświadczeniu majątkowym znajdują się wszystkie informacje, które podałem, które są zgodne ze stanem faktycznym. A zatem dziękuję za uwagę. Życzę Państwu spokojnych obrad. Dla mnie nie było to przyjemne wystąpienie. Chciałbym powiedzieć, że bronię swoich praw, do których mam prawo. I pamiętajcie Państwo, dzisiaj my, jutro wy. Dzisiaj atakuje się jednego radnego, który jest, ale każdy z Was może się pomylić. Każdy z Was może mieć inny pogląd i staniecie się także po tej samej stronie, co ja. Dziękuję za uwagę, pan przewodniczący, i państwo pozwolą, że po prostu opuszczę obrady. Z prostego powodu chciałbym zostawić państwu swobodę do oceny mojej wypowiedzi, a także uzasadnienia, które zostało poczynione. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Niech pan opuści, jak będziemy głosować. Dziękuję bardzo. Ja nim otworzę dyskusję, żebyście się mogli Państwo zabrać głos w tej sprawie, poproszę tutaj przewodniczącego Komisji do Spraw Samorządu i Bezpieczeństwa o wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Komisja miała posiedzenie dzisiaj przed sesją, ale podczas prac komisji niestety nie udało nam się wypracować stanowiska i przez co dajemy projekt uchwały bez opinii pod decyzyjność wszystkich obecnych radnych.
Tyle. No dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan burmistrz Piotr Pietrykowski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni mieszkańcy. Nie dam się wciągnąć w to, co przed chwilą się wydarzyło. Nie dam się wciągnąć w coś, co zostało zebrane w ciągu 5 lat mojej pracy w samorządzie, czyli ja to nazywam obrzydliwym hejtem. Zostałem zhejtowany przez osobę publiczną. Zostałem zhejtowany, została zhejtowana moja rodzina, mówimy o danych osobowych. Moja żona jeszcze nie pełni funkcji, więc nie powinna być wymieniana, jeżeli w ten sposób mówimy. Tak jak ja nie powinienem wymieniać żony pana Prokockiego. Co robiła, kiedy robiła, jak awansowała. O tym nie będę mówił przecież. Nie zamykam nikomu ust. Nie łamię kręgosłupów. Nie hejtuję na nikogo. Nie czepiam się opieki nad dzieckiem w ten lub w inny sposób. Ja walczę o prawdę. Walczę o prawdę, jak każdy z Państwa powinien walczyć i w swoim sumieniu to określać, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Ja uważam, i nie tylko ja uważam, w toku postępowania, które nastąpiło, że zostaliśmy oszukani. Oszukani przez pana Wojciecha Prokockiego. To jest moja wiedza, ale też i sprawa prawna. Sprawa prawna, dlatego że ja nie mam prawa zaniechać. Ja mam obowiązek wykonać coś, co się wydarzyło. Ja mam obowiązek zwrócić uwagę i uważam, że zaniechanie czasami jest gorsze niż działanie w danej sprawie. Nie zaniechałem. W trybie, w którym to nastąpiło, w trybie, w którym otrzymałem pewne dokumenty. I nie mówmy tu o jakichś piątkach, o złej woli kogokolwiek, bo jeżeli ja mam coś rozpatrzyć w 3 dni, a dostaję coś w środę, to rozpatruję to w 3 dni i decyduję w piątek. To jest jakby chyba logiczne, bo mam dokładnie 3 dni. Nie decyduję w sobotę, nie decyduję w niedzielę, decyduję w piątek, kiedy mogę jeszcze taką decyzję przekazać i żeby była prawna i czasowa. O co poproszę zresztą pana sekretarza, że zrecenzował sam tryb związany z tego typu działaniem. Było to niesmaczne wystąpienie jak dla mnie, poza kilkoma sprawami, do których muszę się odnieść, czyli do ostatnich akapitów czytanego przez pana Wojciecha Prokockiego pisma. Odnośnie postanowienia sądu, tam też padły dane osobowe, ja do tych danych się nie odnoszę, odnośnie postanowienia i próby, przede wszystkim próby, o co pan Wojciech Prokocki wnioskował w sądzie, o tym tego się nie pochwalił. O zmianę decyzji w sprawie wykreślenia, czyli uchylenia tej decyzji w pewien sposób, całkowitego uchylenia. Sąd nie postanowił i nie zmienił mojego postanowienia z decyzji, w którym było wpisane skreślam pana Wojciecha Prokockiego, jeżeli chodzi o prawa wyborcze. Starał się też otrzymać pieniądze, które wydał na prawników. Nie otrzymał tych pieniędzy. Od tego postanowienia nie ma odwołania. Od tego postanowienia ja podjąłem kroki, które są zgodne z prawem. Zdecydowałem się poprosić Radę Miasta w ciągu 30 dni o to, aby zdecydowała, czy ten materiał, który jest zebrany, te sprawy, o których wiemy i to, co też, jak ktoś mówi o hejcie, krąży po mieście, a nie tylko krąży po mieście, bo powiem to, bo jestem człowiekiem na tyle uczciwym, że potrafię. I nie boję się tego, żałuję, że pana Prokockiego nie ma. Musiałem to słyszeć, wszystkie hejty i wylewki bezpośrednio tutaj. Wytrzymałem. Musiałby być moim sąsiadem. Musiałby chodzić w te same miejsca, w tych samych miejscach byśmy się spotykali. Bo tak naprawdę adres, który wskazał, jest bardzo bliski. Ja widzę z okna te miejsce. Ja nie powiem, że on tam nigdy nikogo nie odwiedził, bo to by była nieprawda. Ale w życiu nie powiem, że on tam mieszka. O czym dokładnie moi sąsiedzi, zwłaszcza najbliżsi sąsiedzi z tamtej okolicy, dokładnie wiedzą. Ja w tej sprawie nic do dodania nie mam, bo nie jest to sprawa ze mną związana. Jest to sprawa związana bezpośrednio z wygaśnięciem mandatu, z wygaszeniem mandatu. I taki sposób ją traktuję, traktuję ją prawnie. Bo gdybym miał się odnosić do wszystkich słów, o których powiedział pan Wojciech Prokocki, jeżeli miałbym podobne oświadczenie pisać, to pewnie byłoby w podobnej emocjonalnej treści i w pewien sposób to rozumiem. Ale niekoniecznie to akceptuję i kompletnie tego nie akceptuję. Powtórzę, to był 5-letni hejt, który też cały czas się pojawiał na mój temat. Żałuję, że jeszcze nie powiedział, że jestem gburem, bo też podobno jestem.
Dziękuję Państwu. Proszę oczywiście o wypowiedzi i bardzo bym prosił, żeby Pan Sekretarz przedstawił drogę procedowania całego wniosku od po kolei, jak to było i jakie nas obowiązywało prawo w tym temacie. Dziękuję. To pozwólcie mi Państwu oddam głos, jeszcze wysłuchamy wystąpienia Pana Sekretarza. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, widzowie telewizji. Tryb kodeksu wyborczego artykuł 22 daje bardzo skrócony czas na reakcję i nie ma tam możliwości, że organ nie zareaguje. Od momentu wpłynięcia reklamacji na ujęcie w rejestrze, w spisie wyborców osoby wskazane, że nie zamieszkują na terenie gminy, z której kandydowała lub chce kandydować do wyborów, jest 3 dni. 3 dni na wydanie postanowienia, na wydanie decyzji. Następne są 3 dni na odwołanie się od tej decyzji osoby, której skarga dotyczy, i następnie 3 dni na sąd, ma sąd na wydanie postanowienia w tej sprawie, od którego postanowienia odwołanie już nie przysługuje i to jest koniec trybu odwoławczego od tej sprawy. W związku z tym, to co przeczytał pan Prokocki, postanowienie jest jakie jest, nie uwzględnia w ogóle skargi pana Prokockiego na decyzję burmistrza. Decyzja nie została uchylona w całości i nie ma w tym postanowieniu ani słowa, że odmawia skreślenia pana Wojciecha z listy wyborców. Następny tryb jest to, tak jak pan burmistrz mówił, w terminie 30 dni przedstawienie Radzie Miasta uchwały o wygaszeniu mandatu radnego, który według dokumentów nie zamieszkują na terenie gminy. I dlatego też dzisiaj się spotykamy teraz w tej sprawie. I to chyba wszystko, jeżeli ktoś ma jakieś pytania i uwagi. Jeżeli tak prywatnie, osobiście od siebie powiem, bo też zostałem wywołany do tablicy, miałem prowadzone postępowanie przez wojewodę, nie przez pana Nałęcza, tylko odpowiadałem i tłumaczyłem się pana wojewody w sprawie, o której pan mówił, Prokocki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No proszę jeszcze. Króciutko, bo padło trochę nazwisk jeszcze w wypowiedzi pana Wojciecha Prokockiego. Tu chciałbym w oczy patrząc wszystkim radnym i w kamerę tak samo powiedzieć, że nigdy nie padły z moich ust takie słowa odnośnie pana starosty. To są jakieś żarty i takich żartów proszę nie wykorzystywać, bo to jest po prostu nie fair. Dziękuję. Do głosu się zgłaszała pani Elżbieta Zawodzka. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Ja naprawdę czuję się jak w jakimś, nie wiem, dziwnym filmie, w którym z naszych pieniędzy, z pieniędzy podatników, naszych mieszkańców wynajmujemy detektywa naradnego. Ja nie wiem, może następna będę ja, bo wpłynie reklamacja. Może następna będzie pani Machniewska, bo wpłynie reklamacja. Może pani Duda, bo wpłynie reklamacja. Proszę Państwa, my mamy tyle innych wydatków, tyle mamy brakujących pieniędzy na inwestycje, a my wydajemy pieniądze na detektywa, który będzie śledził radnego. Proszę Państwa, o co w ogóle się dzieje w tych Bartoszycach? Gdzie się podziała jakaś taka zwykła ludzka przyzwoitość? Nie potrafię tego zrozumieć. Następna rzecz. Czy my naprawdę, panie burmistrzu, nie mamy czym się zajmować w Bartoszycach? Czy to jest temat zastępczy, nie wiem, dla hali gimnastycznej? Czy to jest temat zastępczy na jakieś coś, co znowu nie wychodzi? Nie mam pojęcia. Do tej pory mamy naprawdę mnóstwo inwestycji, które powinniśmy wykonać. Mnóstwo chodników, które są nieremontowane. Miasto Bartoszyce do dnia dzisiejszego nie złożyło wniosku do tak zwanego funduszu chodnikowego do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Inne miasta poskładały. My nie, bo nam nie potrzeba. A teraz, w momencie, kiedy Żeromskiego ulica będzie robiona, to akurat byśmy mieli Nowowiejskiego dokończony fragment chodnika. My naprawdę nie mamy czym się zajmować. Szanowni Państwo, ja jestem naprawdę zdruzgotana tym, co się zaczyna dziać. Bo ja widzę, że rzeczywiście jest to nagonka na kolejnych radnych. Ja jestem pełna obaw. Nie wiem, czy mam zaglądać do okna, czy ktoś nie stoi. Czy mam patrzeć, czy ktoś za mną nie chodzi.
bo też jestem niewygodna, bo zadaję niewygodne pytania. To, w jaki sposób my teraz zadecydujemy, będzie również świadczyło o tym, jakimi jesteśmy radnymi. Czy pozwolimy na to, żeby nasze pieniądze podatników wydawać na tego typu rzeczy, a w takim układzie, żebyście Państwo mieli świadomość, że tych reklamacji może być bardzo dużo, bo nie wiemy, co będzie jutro, pojutrze. My tego nie wiemy. Ja, panie burmistrzu, chciałabym się jeszcze dowiedzieć, z jakiego paragrafu pan opłacił fakturę dla detektywa, z jakiego paragrafu, z jakiego działu i bardzo proszę o dzisiaj, na dzisiejszej sesji odpowiedź na ten temat. Proszę bardzo, pan sekretarz. Odnośnie użycia firmy detektywistycznej powiem tylko jedną rzecz, że Straż Miejska była, tak jak pan Prokocki mówił, w miejscu zamieszkania na terenie, i gdyż Straż Miejska może działać na terenie gminy, która ją powołała do funkcjonowania. Strażnik miejski nie działa na terenie gminy wiejskiej Bartoszyce, nie wykonuje tam swoich czynności, do których została powołana. W związku z tym, że to był krótki czas i nie można było tego zrobić w inny sposób. Tutaj nadmienię, że firma detektywistyczna też się nie wyrobiła w tym terminie. Także to był krótki czas. Dlatego te materiały zostały załączone do sądu. To, co pan Prokocki powiedział. Ale nie było innej możliwości po prostu technicznej. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Wioletta Machniewska. No proszę, panie burmistrzu. Ja poproszę skarbnika, jeżeli jest w stanie określić, które są paragrafy, bo nie mam w głowie tych paragrafów. Natomiast kwota była nie aż tak duża, jak sobie niektórzy wyobrażają. Może warto o niej powiedzieć nawet. Warto o niej powiedzieć. O kwocie też. No więc kwota za tą usługę wynosiła 1840 czy 1855, coś takiego, w tych granicach. Natomiast kwota ta została zakwalifikowana, czy wydatku dokonano z rozdziału Urzędu Miasta jako koszty postępowania dowodowego przy postępowaniu administracyjnym. Tak to w skrócie można powiedzieć. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani radna Wioletta Machniewska. Dzisiaj mieszkańcy Bartoszyc pytają się was, radnych, będących w koalicji z burmistrzem, czy odbierzecie im prawo do suwerennego wyrażania swoich poglądów poprzez wybranego przez nich przedstawiciela. Dzisiaj również będziemy świadkami próby zastąpienia procedury demokratycznej procedurą biurokratyczną, której celem jest skupienie władzy w ręku jednej grupy występującej pod różnymi szyldami partyjnymi. Już do tak zwanego PiS-u, czyli tak naprawdę partii pana Zbigniewa Nadolnego, już do Samorządności Plus, czyli tak naprawdę SLD, już do Komitetu Nasze Miasto, a tak naprawdę, no właśnie, czy nie powinno się nazywać, róbmy dobrze, pani Katarzynie Basak. Próba odwołania pana Prokockiego to nic innego jak zamach na demokratyczny wybór mieszkańców przez miejscową oligarchię biurokratyczną. Na naszych oczach władza odrywa się od wyborców. Powiem mocniej, kpi z wyboru mieszkańców. Czy dla mieszkańców, którzy na niego głosowali, było ważne, gdzie mieszka pan Prokocki? Zwracam się teraz do miejscowej grupy trzymającej władzę. Kto ma większy mandat do sprawowania władzy? Pan Prokocki, wybrany w wyborach demokratycznych, czy wiceburmistrz, pan Krzysztof Hećman, nominowany jednoosobowo przez pana burmistrza Petrykowskiego? Czy ktoś pytał się mieszkańców, czy chcą mieć wiceburmistrza, który jest mieszkańcem Kętrzyna i który płaci tam podatki? I jak sami mieszkańcy Kętrzyna mówią, nic dobrego tam nie zrobił, co zostało zweryfikowane w trakcie ostatnich wyborów. Dzisiaj zajmujemy się odwołaniem pana Prokockiego z funkcji radnego. Kiedy grupa trzymająca władzę w naszym mieście, a konkretnie ugrupowania pani Katarzyny Basek, pana Piotra Petrykowskiego i pana Zbigniewa Nadolnego, zajmą się faktycznymi problemami, czyli
zakończeniem budowy starówki, hali sportowej, kładki na działkach, remontami chodników i dróg, a także zwiększeniem przychodów w budżecie miasta, a nie obciążaniem mieszkańców rosnącymi długami. Próba odwołania pana Prokockiego jest przejawem faktycznej niezdolności grupy trzymającej władzy w naszym mieście do zmierzenia się i rozwiązania realnych problemów Bartoszyc. Widać wprost, że władza nie ma pomysłów na rozwój Bartoszyc, a przecież minął dopiero niecały rok od wyborów samorządowych, a przed nami jeszcze 4 lata. Mam inne rozwiązanie, szanowna Rado. Zagłosujmy za rozwiązaniem obecnej Rady Miasta i stańmy ponownie do wyborów. Niech mieszkańcy podejmą decyzję, czy chcą mieć Radę w takim samym składzie, czy też chcą ją zmienić. A jeszcze lepszym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie referendum za zmianą burmistrza. Powtórzę jeszcze raz, nie minął rok od ostatnich wyborów, a widać jak na dłoni, że burmistrz Petrykowski wraz z popierającymi go radnymi nie mają pomysłu na Bartoszyce. Mogę powiedzieć wprost, jeśli to się nie stanie, to jedynym pozytywnym efektem sprawowania władzy przez pana Petrykowskiego i jego koalicjantów w Radzie Miejskiej będzie rozwiązywanie ich osobistych problemów socjalnych kosztem mieszkańców Bartoszyc, którego bartoszyczanie realnie nic nie będą mieli. Panie przewodniczący, wnoszę o następny punkt porządku obrad, a mianowicie podjęcie uchwały o samorozwiązaniu. Dziękuję bardzo. Od razu na wstępie pani odpowiem. Pani powinna wiedzieć, w jakim trybie procedujemy i tego typu propozycje na sesji zwołanej w trybie przytoczonym przeze mnie nie wchodzą w grę. Daje pani wyraz nieznajomości prawa. Proszę pana, może pan się zapytać pana burmistrza, czy wyrazi na to zgodę. Albo proszę pana, inną ścieżkę panu podpowiem. Panie Dubicki, pani Basak, panie Pająk i panie Boiwko, zrezygnujcie z funkcji. Zrezygnujcie ze swoich funkcji. Wówczas, momencik, wówczas, drogi panie, nie będzie miał kto zwołać sesji i wówczas wojewoda będzie zmuszony ogłosić ponowne wybory. No to pokrętna jest pani profesor, ale nie skorzystam. Proszę bardzo, pani radna Ewa Kaposta. Panie przewodniczący, ja bym prosiła o zamknięcie tego rodzaju dyskusji, ewentualnie o przerwanie, bo mamy rozmawiać na temat wygaśnięcia mandatu radnego Wojciecha Prokockiego, a nie kto sprawuje władzę w mieście. To jeżeli pani radna chce, może pani radna mi nie przeszkadzać, bo ja rozumiem. I nie tylko jedna pani jest radną. A jeżeli pani chce poznać, co się dzieje w mieście, jakie mamy pomysły na miasto, zapraszamy do pracy w komisjach Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Czy mam to rozumieć jako wniosek formalny o zamknięcie dyskusji? Tak, nie o zamknięcie dyskusji, tylko o niedopuszczenie dyskusji, rozumiem, nie na temat po rozumiem. Prostu. Bardzo bym prosił, żebyśmy się skupiali właśnie bez takich deklaracji politycznych, ale może raczej w temacie, który jest przedmiotem prac sesji. Proszę bardzo, jeszcze raz pani radna Elżbieta Zabłocka. Ja tylko jeszcze jedno pytanie. Kto opłacił postępowanie sądowe? Czy pan Prokocki, czy miasto? Bo zawsze opłaca osoba, która wygrywa. Pan Prokocki opłacił swojego prawnika. Nie naliczono nam opłat. Każda strona za siebie płaciła. Administracyjne. Okej, dziękuję. No pani już zabierała. Coś jeszcze pani... Zaraz, momencik, zabierałam głos i w związku z tym już pan stwierdził, że nie mam prawa do zabierania głosu. Ja tego nie powiedziałem, tylko prosiłbym, że niech się pani zdecyduje, bo to nie, bo pani sprowokuje wniosek o zamknięcie dyskusji. Ja nie chciałbym tego, chciałbym, żeby każdy mógł się wypowiedzieć. Ja nie chcę sprowokować, wie pan doskonale, że jestem za wolnością wyrażania. Dobrze, słucham uważnie pani wypowiedzi. Proszę państwa, ja jeszcze raz podkreślam, na pana Prokockiego nie zagłosowano ze względu na jego miejsce zamieszkania. To był suwerenny wybór mieszkańców Bartoszyc i wy w tej chwili, grupka osób, próbuje odebrać prawo suwerenowi, jakim jest mieszkaniec Bartoszyc. Więc to jest na temat, droga pani. Dobrze, teraz tak. Proszę bardzo, momencik, może jeszcze jeden radny, pan się zgłasza, tak? Bardzo proszę. Za chwilkę. My dzisiaj mamy podjąć uchwałę, wobec tego mam pytanie. Kiedy upływa termin 30 dni na podjęcie uchwały przez Radę Miasta? Dziękuję.
Kiedy? Proszę bardzo. Ja bardzo przepraszam jedną rzecz. W terminie do 30 dni jest urząd, burmistrz musi złożyć wniosek do Rady Miasta o wygaszenie mandatu. Do 30 dni. Kiedy? Od daty otrzymania postanowienia z sądu. To jest. Dzisiaj został wyznaczony termin na dzisiaj. Krótko mówiąc, tak? Ale do piątku najpóźniej, następnego piątku. No to znamy już termin. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Można. Pani radna, przepraszam, pan burmistrz w pierwszej kolejności. Proszę bardzo. Przepraszam bardzo, ale ponieważ jestem ulubieńcem do jednej osoby na tej sali, a muszę powiedzieć tylko takie 2-3 zdania. A proszę też wybaczyć, że posłużę się swoim 20-letnim doświadczeniem, czy 28-letnim doświadczeniem pracy w samorządzie, co nie jest dane każdemu, a więc też mam jakąś legitymację zaufania publicznego. Po pierwsze, szanowna pani, jeśli pani w życiu będzie 5 kadencji burmistrzem miasta, czego pani życzę? A co wydaje się być niemożliwe, to wtedy będzie pani miała prawo w swoim sumieniu publicznie oceniać inne osoby w tym zakresie poprzez taką publiczną, demokratyczną weryfikację. I proszę się nie powołać na głosy mieszkańców Kętrzyna. Proszę zapytać mieszkańców Kętrzyna o te 20 lat, bo jestem z nich dumny, pracy jako na stanowisku burmistrza miasta i zmian, które w tym czasie z mieszkańcami dokonaliśmy w Kętrzynie. Po drugie, zgodnie z prawem, zastępcą burmistrza musi pani to wreszcie zrozumieć, co czasami jest dla nieprawników dosyć trudne. Jest osoba wskazana przez burmistrza miasta, jest to jego suwerenne prawo. To może być człowiek z Warszawy, z Kętrzyna, z Bartoszyc, taki, którego zdaniem ma kompetencje, doświadczenie, aby pracować na rzecz lokalnego samorządu. Widzę mieszkańców Bartoszyc i oni mnie. I mam też ich ocenę na ulicy, szanowna pani. Pracując z nimi i dla nich. To pierwsze 6 miesięcy mojej pracy. Poczyniliśmy pewne kroki, które są widoczne. Będą coraz szerzej i lepiej widoczne, bardziej. Po drugie, jako niemieszkaniec Bartoszyc, powiem Państwu tak, a osoba, która przyjeżdżała tu kilka lat, a propos tego, przepraszam, że nie ad rem, Panie Przewodniczący, ale był ten wątek poruszany w tej takiej publicystycznej i publicznej wypowiedzi Pani Radnej Machniewskiej, odwołującej się do sumień, serc i umysłów Bartoszyczan. Szanowna Pani, przyjeżdżałem do tego miasta od wielu lat. Powiem Pani taką rzecz, marazm. Miasto, które nie miało żadnej kreacji, wizji, żadnych inwestycji istotnych, tworzących siłę, potencjał. Można się nie zgadzać co do tempa, zakresu, ale trzeba zauważyć jedną rzecz od kilku lat, a w szczególności od tej kadencji, jak widzę, bo poprzednia kadencja to był spór nie merytoryczny, tylko spór personalny pomiędzy większością Rady a burmistrzem. Słuszny? Nie. Służący mieszkańcom? Absolutnie. Że dzisiaj nie jest. Nie panu to oceniać. Jest jaki kilka. Był spór. Nie panu jest to oceniać. Panie Przewodniczący, brak kultury osobistej jest przypisany pewnym osobom. A więc ja pozwolę. Proszę kontynuować. Proszę kontynuować. Będę tylko kontynuował. A dzisiaj budujemy wspólnie, państwo budujecie. I zmieniacie to Bartoszyce. I to widać na każdym kroku. I to jest ta wizja i to jest potrzeba kontynuacji pracy wspólnej. I jest rzecz ostatnia już jako prawnik to muszę powiedzieć, że z zażenowaniem wysłuchałem tu kilku wystąpień. No i dzisiaj nikt nie mówi o sprawie podstawowej. Tak, mamy prawa wyborcze i czynne i bierne. Czy ja mogę startować w Bartoszycach na radnego? Nie. A czy nie dostałbym tu 400 głosów?
A dzisiaj się z panią mogę założyć, dostałbym co najmniej 100-200. Na dzień dobry. Robiąc, mając tą pozycję, jaką mam. Dzisiaj już w Bartoszycach. Ale nie mam prawa, bo ustawa mówi wyraźnie, mogę kandydować do Rady Miasta, do Rady Gminy, tam, gdzie mieszkam. Dzisiaj problem nie jest w kwestii politycznej oceny pana Prokockiego, czy kogokolwiek na tej sali, czy pana Petrykowskiego. Problem jest wręcz formalny. Czy osoba, która zamieszkuje, ma prawa wyborcze, czy ta, która nie zamieszkuje, a wobec tego podała niewłaściwą informację do procesu wyborczego, wskazując swoje miejsce zamieszkania, czy też zameldowania. I to jest dzisiaj jedynym problemem, który powinna ta Rada rozstrzygnąć. Jeżeli pani nawołuje do samorozwiązania, mam dla pani lepsze propozycje. Dla pani. A niech pani złoży mandat. Dlaczego pani nawołuje do samorozwiązania całą Radę? Pani da pierwszy przykład. Pani zrobi pierwszy krok. Pani złoży mandat uczciwie, będą nowe wybory i pani się zweryfikuje, kandydując ponownie, jeśli pani mieszka w Bartoszycach, bo słyszałem, że z tym jest trudno czasami. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący. Momencik, przed tym zgłaszała się pani radna Ania Wijęta. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, ale ja tak myślałam, że może podsumowując zabiorę głos, bo pan Witek miał jeszcze tutaj, panie Witoldzie, tak, może pan... Tak, tam, nie, proszę, pan Witek jest ulubieńcem pana Prokockiego, może ja panu oddam głos. Bardzo proszę, pan Witold się zgłaszał przed też. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, panie Burmistrzu. Czytam te uzasadnienie oparte na sformułowaniach. Nie powinna postępowania wyjaśniające ma charakter subiektywny ośrodka swoich osobistych i majątkowych interesów, życiowej aktywności, codziennych czynności fizycznych i prawnych. No i tutaj uzasadnienia powoływanie się, co pan Prokocki mówił, na wyroki sądów w innych sprawach. Ja mam zasadnicze pytanie. Co się zmieniło w relacji zameldowania i rzeczywistego zamieszkania pana Prokockiego od momentu, gdy startował w październiku ubiegłego roku do dzisiaj? Co się zmieniło? Wtedy podejrzewam, że Miejska Komisja Wyborcza musiała temu się przyjrzeć. I jeżeli coś się zmieniło, i proszę mi powiedzieć, co się zmieniło, co wpłynęło na dzisiejszą decyzję i na dzisiejsze uzasadnienie. Postaram się wtedy zastanowić nad decyzją, którą chcę podjąć, a swoją drogą deklaruję, że tutaj mówiło się o hejtowaniu i pan burmistrz mówił, że hejty w jego kierunku szły i pan Prokocki. Ja chyba doświadczyłem pierwszego hejtu dlatego, że nie byłem grzeczny wobec tworzącej się koalicji i dlatego dzisiaj jestem niezależnym radnym. A zachowam się na pewno tak, jak trzeba. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, panie i panowie radni. Pan Wojtek powiedział, tak sobie wynotowałam tutaj, że zgubiliśmy poczucie przyzwoitości. Ja myślę, że jako nauczycielka, ja zawsze na emocjach w zasadzie działam, może niestety. I tak odnajduję właśnie to, co się tutaj dzieje. Przepraszam. Nie wiem, czy państwo wiecie, nauczyciele mają świadomość tego, że jednym z priorytetów na nowy rok szkolny to jest tak zwane wychowanie do, czy prowadzenie wszelkich działań z tytułem wychowanie do wartości patriotycznych, obywatelskich, społecznych. Lekcja, jaką my tutaj dajemy teraz naszym uczniom, wszystkim naszym dzieciom, młodzieży, jest jakby antyprzykładem tego. No ale ja w swojej też i wyborczej kampanii miałam na ulotce coś takiego, że warto być przyzwoitym, nawet w polityce. Polityka, mówią, jest rzeczą brudną, ale politykę robią ludzie. A więc jeśli ludzie będą się przyzwoicie zachowywać, czysto grać, to ta polityka nie będzie tak strasznie brudna. Mogą być czyste zasady. Natomiast no, nie chcę, żebyśmy się nazwali lokalnymi politykami, bo to śmiesznie, pretensjonalnie zabrzmi,
ale jesteśmy samorządowcami, tak? Ta polityka jakby w nas gdzieś siedzi. I naprawdę, ja to też już nie pierwszy raz powtórzę, możemy ze sobą współpracować. Trzeba tylko trochę chęci znaleźć, tak? Trochę chęci, żeby do tego dialogu jakoś dążyć, ale dążyć wspólnie. Bo po co mamy brnąć w tej nienawiści w stosunku do siebie, w tym hejcie, bo to takie modne teraz słowo, ale po co też mamy no, na takim bardzo dziwnym poczuciu jakiejś grząskiej powierzchni działać na zasadzie tych takich właśnie nieporozumień i wzajemnego wspierania się, wycinania wręcz, to my niczego konkretnego, niczego konstruktywnego nie zbudujemy w tym mieście. Tak, żeby był jakiś rozwój, musi być nić porozumienia i współpracy wszystkich środowisk. Nie jesteśmy wrogami, mimo że do różnych partii należymy, do różnych ugrupowań, mamy różne poglądy polityczne i na życie i tak dalej, ale jesteśmy mieszkańcami tego samego miasta, więc na miłość boską bądźmy razem i razem działajmy. Ja tak sobie jeszcze, tak sobie wynotowałam też taką myśl. Proszę Państwa, a co nam przyjdzie, co przyjdzie wnioskodawcom z tego, że Wojtka nie będzie z nami? Przecież przyjdzie ktoś inny. My nie wiemy kto, no załóżmy tam z listy, prawda, ale nie wiemy, czy akurat osoba, która będzie Wojtka, na miejscu Wojtka, czy nie będzie tak drobiazgowo wypytywać, czy będzie inna. Nie wiemy. Tak jak tutaj już padło, tak, to pytanie. Pan Witek powiedział, no jeśli Wojtek został, pan Prokocki, jeśli został dopuszczony do wyborów, startując w 2018 roku, no to co się stało, że teraz raptem nie może być tym radnym? Dziękuję bardzo. Warto być przyzwoitym nawet w polityce. Ja proponuję, żeby na pytanie pana Witolda Drawskiego odpowiedział pan sekretarz, później pan burmistrz i później... Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie radny Witold Darski. Przemeldować się można na kilka dni, nawet na dzień przed wyborami i też próbować różne rzeczy robić. A i powiem tak, na tyle jest niedoskonałe państwo jeszcze nasze, że w systemie prawa nie jest w stanie zweryfikować, nie ma narzędzi w danym momencie, chyba żeby wpłynęła szybka reklamacja, czyli podobny tryb był, nie ma narzędzi bezpośrednich do reagowania, czyli zazwyczaj wystarcza zameldowanie albo przemeldowanie się. Ale ja bym się odniósł też do wypowiedzi łagodnej, cieszę się, i grzecznej, nauczycielskiej, mówiącej o czystości, ale poza czystością jest też prawda. A poza czystością i prawdą jest prawo. My jesteśmy osobami, którzy albo wykonują te prawo, albo te prawo stanowią. Jeżeli w stanowieniu prawa któreś z ogniw nie jest do końca czyste, to nie wiem, czy powinno zajmować się stanowieniem prawa. Tak tylko mówię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To może teraz właśnie tu się już zgłaszał przed tym pan przewodniczący Mójwko. Proszę bardzo. Skoro już pan burmistrz wspomniał o stanowieniu prawa, to może ja też od tego zacznę. W związku z tym, że mam pytanie. Dzisiejszy projekt uchwały dotyczy organizacji pracy rady, dotyczy radnych. I czy burmistrz jako organ wykonawczy ma prawo zgłaszać inicjatywy dotyczące właśnie wewnętrznej pracy rady? Z czego prawo to wynika? Czyżby z kodeksu wyborczego, tak jak tu szeroko było wałkowany ten temat? A jeszcze mam innego rodzaju pytanie. Co się stanie, chciałbym, żeby Państwo nam wyjaśnili, co się stanie w momencie, kiedy na dzisiejszej sesji Rada nie podejmie tej uchwały? Jakie będą tego skutki, jakie będą konsekwencje dla nas i dla miasta, tak? Uważam, że my jako radni, no mówię, nie było do tej pory takich właśnie tego typu precedensów i my jako radni nie powinniśmy decydować, ponieważ nie mamy narzędzi do sprawdzania, kto faktycznie gdzie zamieszkuje. Opieramy się na jakichś tam dowodach
zebranych w lepszy czy gorszy sposób. Uważam, że państwo ma organy, które nadzorują przestrzeganie prawa i uważam, że to państwo powinno się tym zająć. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, powinien zgłosić to chociażby do wojewody czy do prokuratury, do tych organów, które mają narzędzia umożliwiające stwierdzenie stanu faktycznego. Nie nam tu jest oceniać na podstawie tych nikłych dowodów, które zostały w sprawie zebrane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, proszę bardzo. Panowie, panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni państwo. Powiem szczerze, że ta dzisiejsza sesja jest dla mnie niezwykle emocjonująca i dlatego chciałam zabrać głos na końcu. Trudnym jest fakt, że to na nas radnych jakby scedowuje się obowiązek podjęcia decyzji o wygaśnięciu mandatu pana Wojciecha Prokockiego. Z punktu widzenia ludzkiego, myślę, że niektórzy z nas zagłosowaliby zupełnie inaczej, aniżeli dzisiaj zagłosują. Z punktu widzenia prawnego, proceduralnego, czytamy uzasadnienie uchwały i być może też zagłosujemy inaczej. Zbyt dużo słów padło i tak naprawdę wiele z nich robią taką otoczkę i nie odnoszą się jakby do meritum sprawy. Dużo, może za dużo, chociażby to, co powiedziała pani Wioletta Machniewska, że władza robi mi dobrze. Ja nie potrzebuję, żeby władza robiła mi dobrze. A pani Wioletto, startowała pani na burmistrza, jest pani kobietą, piękną kobietą. Trochę kultury, szacunku, klasy. Myślałam, że pani ją w sobie ma, a jednak nie. Dużo drwiny i szyderczości pojawia się w pani wypowiedziach, a tak naprawdę problemów mieszkańców nie zna pani w ogóle i to, co powiedziała radna Ewa Kapusto. Proszę dołączyć do pracy w komisjach, bo my znamy potrzeby i problemy naszych mieszkańców. I to, że dzisiaj się, droga pani, co niektórzy radni irytują, denerwują, wynika z tego, że przez ostatnie, nie wiem, 12-16 lat zawsze rada była w kontrze do burmistrza. Zawsze. I wiele tematów nie udało się, że tak powiem, posunąć do przodu, no bo radni nie dali, mimo tego, że burmistrzowie chcieli to zrobić. To, co powiedział pan burmistrz Hećman, rzeczywiście teraz no, zaczęło się dziać. To są trudne tematy, bardzo trudne i muszę państwu powiedzieć dzisiaj, że cieszę się, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, naprawdę. Walczyłam o mandat, walczyłam o tytuł burmistrza, nie udało się i cieszę się bardzo, bo to jest bardzo duży balast odpowiedzialności i nie chciałabym być w tym miejscu, gdzie jest pan Piotr Petrykowski. Ale nie o to chodzi, drodzy państwo. Przechodźmy do meritum i rozmawiajmy o tym, czego dotyczy temat dzisiejszej sesji. To, czy pan Wojciech mieszka w tym miejscu, gdzie podał to miejsce zamieszkania, tak naprawdę on sam o tym wie. Pojawili się detektywi, pojawiły się różne służby. Mi się wydaje, że najważniejsze, żeby miał czyste sumienie, czy rzeczywiście tak jest. Dzisiejsza sesja będzie dla mnie bardzo trudna i myślę, że dla większości z państwa, ale nie oceniamy go jako samorządowca, bo jest doskonałym samorządowcem, uważam. Ale dzisiaj podejmujemy temat dotyczący wygaśnięcia mandatu radnego. To wszystko w tym temacie. Dziękuję. Proszę bardzo, pan przewodniczący. Pani mecenas, bardzo prosimy. Padło pytanie, co jeżeli Rada nie podejmie uchwały. Chciałabym tutaj państwu zacytować artykuł 98a ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, jeżeli właściwy organ wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów artykułu 383 paragraf 2 i 6 właśnie kodeksu wyborczego
nie podejmuje uchwały, wojewoda wzywa organ gminy do podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ustępie pierwszym, wojewoda po powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej wydaje zarządzenie zastępcze. Tak więc dzisiejsza, natomiast pytanie, panie wiceprzewodniczący, o to, dlaczego właśnie burmistrz wystąpił, ano dlatego, że wykonuje po prostu swoje obowiązki prawem przewidziane i nic więcej. Dziękuję. A z czego wynikają te obowiązki? Ja zapytałem konkretnie jakąś podstawę. Z przepisów ustawy. Możliwość zwołania ustawy, to... sesji tak zwanej nadzwyczajnej, aczkolwiek tego terminu w przepisach nie ma, należy, jest to uprawnienie przyznane między innymi burmistrzowi. Rozumiem, ale nie sądzi pani, że o wewnętrznej, o funkcjonowaniu rady i radnych powinna stanowić rada, inicjatywa powinna należeć do rady, a nie do burmistrza? To nie jest wewnętrzne funkcjonowanie rady. Moim zdaniem jest. To jest ingerencja w funkcjonowanie obowiązków wynikających z aktów nadrzędnych, jakimi są ustawy. I ja nie będę z panem polemizować, bo nie czas i nie miejsce na to. No tak, tu już nie będziemy rozstrzygać, nie interpretować prawa, nie będziemy. Do głosu zgłasza się jeszcze pan przewodniczący, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Przysłuchiwałem się dokładnie, bo bardzo mi zależało, żeby pan Wojciech uczestniczył w tej sesji. Nawet miałem taki pomysł, że jakby nie uczestniczył, żeby w innym terminie, żeby mógł się wypowiedzieć. No, wypowiedział się bardzo emocjonująco. Z tym, że 17 lat jestem urzędnikiem państwowym, kolejne lata jestem, drugą kadencję zacząłem w Radzie Miasta i od pierwszego dnia wpajano mi, że najważniejszą zasadą jest zasada praworządności. I tutaj musimy się stosować do tego pojęcia. Najkrócej mogę to wyjaśnić, jakie ja znam wyjaśnienie tego terminu, to jest umiejętność przestrzegania prawa przez organy, które je stanowią. I tutaj musimy się wczytać w tę uchwałę, bo nie wiem, teraz uzasadnienie w mojej ocenie jest za długie nawet, bo paragraf pierwszy mówi, że stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnemu z powodu utraty prawa wybieralności. I przedostatni, rzam trzeci od końca akapit mówi, że dnia 26 lipca tego roku burmistrz wydał decyzję z numerem wykreślającą pana Wojciecha z rejestru stałego wyborców. I myślę, że to jest wystarczające do podjęcia tej uchwały, bo jeżeli nie jest w rejestrze wyborców, nie może pełnić mandatu radnego miasta. Odnośnie teraz drugą moją wypowiedź, bo tutaj pani radna Machniewska zarzucała burmistrzowi brak pomysłu na miasto. Może ja się wypowiem, zachowam trochę kultury. Słuchałem pani, pani teraz nie potrafi. No nie wiem. Dobrze. W takim razie powie pani, ile pani zgłosiła pomysłów na miasto w komisjach, w pracach, pisemnie do burmistrza, ile razy pani go odwiedziła, ile razy pani odwiedziła urząd, urzędników. Panie przewodniczący, ja wejdę tylko słowo. To zasadne pytanie i ten dysputy zostawmy na sesję zwyczajną i tam będziemy mogli sobie oceniać siebie nawzajem. Trzymajmy się ad rem, jak to przyjęło się u nas mówić. I chciałbym tutaj zaapelować do radnych, żeby tutaj zagłosowali zgodnie z sumieniem, ale też mając, że tak powiem, za głową od razu prawo, no nie oszukujmy się. Ja wahałem się, jak zagłosować, ale dzisiaj pan Wojciech mi wyjaśnił mi te moje wahania, ponieważ w żadnym momencie swojego wypowiedzi nie powiedział jasno do wyborców, do tych osób, które na niego głosowały, że zamieszkuję stale, tak jak tutaj jest fajnie napisane, posiadam swoje centrum życiowe i rodzinne w gminie wiejskiej Bartoszyce. Wystarczy, żeby to powiedział, już by mi to wszystko wyjaśnił, zarówno mi, jak i mieszkańcom miasta. Mieszkańcy, jeżeli byśmy pozostawili go radnym, przecież to mieszkańcy później by to zweryfikowali, czy miał rację, czy nie miał racji. Dziękuję. Będziemy powoli kończyć. Jeszcze pan radny Puszko jeszcze się nie wypowiada, proszę. Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja jest bardzo emocjonująca i na pewno
przejdzie do historii po raz pierwszy w historii właśnie tej Rady. Będziemy podejmowali tak trudną decyzję. Ja chciałbym zadać jedno pytanie panu sekretarzowi dotyczące regulacji prawnych w zakresie zbierania materiału dowodowego. Na podstawie właśnie jakich przepisów ten materiał jest zbierany i w jaki sposób ten materiał jest też przechowywany, bo jak wiemy obowiązuje RODO, tak? I ten materiał dotyczy danych osobowych i właśnie wszelkie regulacje prawne związane z przechowywaniem danych osobowych są zawarte w odpowiednich aktach prawnych. Także proszę o udzielenie odpowiedzi. Teraz, później, teraz, od razu, proszę. Działaliśmy w oparciu o kodeks wyborczy. Materiały są zebrane z tego, co dysponowaliśmy w urzędzie. Pod uzasadnieniem do projektu uchwały jest napisane, że z materiałami postępowania można się zapoznać osobiście u mnie. Każda osoba, która przyszła, w związku z tym, że to jest sprawa indywidualna, jednakże państwo mają obowiązek podjąć decyzję taką czy inną w dniu dzisiejszym, materiały były udostępnione po podpisaniu oświadczenia, że to, co państwo tam znajdą, przeczytają, zapoznają się, pozostawią tylko i wyłącznie do swojej wiadomości. Żadne dokumenty, dlatego nie ma kopii, nie ma załączonych tu postanowień, decyzji burmistrza, gdyż są to indywidualne sprawy dotyczące tej sprawy. Ale w związku z tym, że to jest mimo wszystko sprawa publiczna, ale indywidualna, mogli państwo się w te materiały, z tymi materiałami zapoznać, u mnie osobiście przejrzeć. Nikt nie dostał kopii do ręki. Także do zapoznania się, do odsłuchania materiału audio, który jest dostarczony przez firmę detektywistyczną, można było zrobić spokojnie u mnie w pokoju, usiąść, zapoznać się i przesłuchać, przewertować i tyle razy, ile razy człowiek chciał. Dziękuję. Jeszcze właśnie wracając do tego sposobu przechowywania materiałów, jak długo te materiały będą przechowywane, bo to też jest uregulowane prawnie? To wszystko zależy od trybu postępowania. W momencie, kiedy będzie uchwała podjęta o wygaszeniu mandatu panu radnemu, materiały zostaną przekazane, jeżeli się pan radny odwoła od państwa decyzji w terminie 7 dni, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który ma 14 dni na podjęcie stanowiska w tej sprawie i w przypadku kasacji NSA ma 14 dni też na podjęcie tej decyzji. Także materiały zostaną przekazane po prostu w trybie odwoławczym. Jeżeli tryb odwoławczy nie nastąpi, to zostaną przekazane normalnie do archiwum, zgodnie z archiwizacją będą przechowywane w Urzędzie Miasta. Proszę bardzo, pani radna Krystyna Duda. Chciałam się odnieść odnośnie do tematu, który poruszył pan Leonard Boiwko. Według mnie tę uchwałę wojewoda powinien uchylić, ponieważ artykuł, na który się w uchwale powołujemy, mówi o tym, że osoba nie może pełnić funkcji wybrana narodnego, nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat oraz wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej. Nie ma tu mowy o wykreśleniu z rejestru wyborców. Jest przykład tego wykreślenia z rejestru wyborców, które nie wiem z czyjej inicjatywy rozpatrywał wojewoda w przypadku pana Pająka, że nie zajmowała się Rada odwołaniem pana Pająka, był radnym, mieszkał na Okopie i wszyscy dobrze o tym wiedzą, że miał tam dom i mieszkał również w lokalu, posiadał również lokal na terenie miasta. To jest identyczny przypadek pana Wojciecha Prokockiego, można mieć kilka nieruchomości. I nie zajmowała się tym Rada. Byłam w Radzie, był pan Pająk w Radzie i tym się Rada nie zajmowała. Moim zdaniem wojewoda uchyli tę uchwałę, bo nie jest to nasza kompetencja. Natomiast też wyjaśnić muszę
panu wiceburmistrzowi, że pan się tu tak zachłysnął zadaniami, które wykonuje pan burmistrz, a z tamtym składem rady był skłócony, to zadania, które wykonuje obecnie pan burmistrz, wszystkie inwestycyjne, dosłownie, które są realizowane, wpisała poprzednia Rada Miasta. Także niech pan hymnów pochwalnych nie wygłasza w zamian za pracę, jaką pan uzyskał w Bartoszycach, bo po prostu to tamta rada uchwaliła ten budżet. Dziękuję bardzo. Dobrze. Już. Dobrze, spokojnie. Ja bym jeszcze, pan jeszcze radna Azarewicz nie zabierał głosu, proszę. Która państwa jest na państwo, powiem krótko. Zakończmy tą dyskusję i przejdźmy do meritum sprawy, bo to do niczego nie prowadzi. Dziękuję. Stawiam wniosek formalny o zakończenie dyskusji. To jeszcze dopuścimy do głosu pana burmistrza i przegłosuję wniosek formalny. Proszę bardzo. Ja myślę, po tym wniosku formalnym prosiłbym o 3 minuty przerwy dla takiego oddechu, nie? Dla wszystkich, myślę. Kto jest za przyjęcie wniosku formalnego o zamknięcie dyskusji najpierw? Ja przepraszam, ale zaraz przed tym wnioskiem, momencik, przed tym wnioskiem ja i pan radny Darski zgłaszaliśmy się do zabrania głosu. Mieliście państwo okazję już nie, się wypowiedzieć wielokrotnie. A co to znaczy, że mieliśmy okazję, w związku z tym pan zamyka dyskusję. Nie może tak być. Pan łamie, proszę pana, wolność do swobodnego wypowiadania się. Dobrze, kto z państwa jest za zamknięciem dyskusji, wniosku formalny pana Zarewicza? Proszę, podniesie, będziemy głosować ręcznie. Kto jest za? Trzynaście za, kto jest przeciw? Sześć chyba było przeciw. I kto się wstrzymał? Stwierdzam, że zakończyliśmy, wniosek o formalne zakończenie dyskusji został przez Wysoką Radę przyjęty. Ogłaszam 10 minut przerwy. Dobrze. Proszę państwa, w związku z tym, że zakończyliśmy dyskusję, przystępujemy do głosowania. Proszę zakończyć dyskusję. Proszę nie zwracać nam uwagi. Kto z pani panów proszę radnych jest za przyjęciem? Jeżeli pan mówi, że nie jesteśmy osobami kulturalnymi, to proszę samą zachować się kulturalnie. No to, no dobrze, chcecie tą przerwę czy nie? Może tak zapytam. Dobrze, zarządzam 5 minut przerwy. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały oznaczonego numerem 1/14 w sprawie wygaszenia mandatu radnego Rady Miasta Bartoszyce Wojciecha Prokockiego? Proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. No tak. Podaję wynik głosowania. Za 11 osób, 7 się wstrzymało. 7 przeciw, przepraszam, 1 się wstrzymała osoba od głosu. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady dzisiejszej sesji Rady Miasta Bartoszyce, ale jeszcze proszę, mam króciutki komunikat dla państwa.